Ekspertka przyjrzała się Kaczyńskiemu. Oceniła formę prezesa PiS. Głównym wydarzeniem politycznym ostatnich godzin było stawienie się Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Jak prezes PiS zaprezentował się podczas przesłuchania? Kilkoma spostrzeżeniami podzieliła się w rozmowie z Onetem profesor Agnieszka Kasińska-Metryka. Piątkowe, ponad sześciogodzinne przesłuchanie Kaczyńskiego było prawdopodobnie ostatnim przesłuchaniem w pracach komisji, badającej nieprawidłowości w organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku, które miały odbyć się w formie korespondencyjnej ze względu na pandemię COVID-19. Raport końcowy komisja planuje przedstawić do końca maja. Tak Kaczyński wypadł na komisji. Politolożka dzieli się spostrzeżeniami. Oto, jak prezes PiS zaprezentował się podczas piątkowego przesłuchania, Onet zapytał profesor Agnieszkę Kasińską-Metrykę. Politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, drobiazgowo przyjrzała się Kaczyńskiemu. Uczona dzieli się czterema spostrzeżeniami. Po pierwsze, na niekorzyść lidera PiS działało to, że pytania mijały się z odpowiedziami, trudno było wynieść jakieś konkretne treści z tego przesłuchania. Po drugie, ekspertka zwraca uwagę na kondycję fizyczną polityka. Ta, jak stwierdza, była daleka od doskonałej, jest wyraźnie zniżkowa, ocenia. Dalej zauważa, że Kaczyński otoczony w większości przez polityków, którzy są jego przeciwnikami politycznymi, nie mają w trakcie zadawania pytań z tym, traci w pewnych momentach kontrolę i widoczne jest u niego zdenerwowanie. Politolożka podkreśla także, że polityk nie wyszedł zwycięsko z utarczek słownych z członkami komisji. Pojawiał się u niego element rozkojarzenia, zwraca uwagę Kasińska-Metryka w Onecie. Będzie zawiadomienie do prokuratury na Kaczyńskiego. Przypomnijmy. Po przesłuchaniu prezesa PiS kierujący pracami komisji Dariusz Joński stwierdził, że dziś przed komisją śledczą stanął człowiek, który nie pełnił żadnych funkcji w marcu i kwietniu 2020 rok, gdy decydowano o wyborach, przypis redakcji, ale decydował o terminie i sposobie głosowania. Człowiek, który marszałka Sejmu nie traktował poważnie, a premiera traktował jak chłopca, który miał podpisać dokumenty. Ten człowiek działał jak ojciec chrzestny. Dzisiaj bez szacunku dla posłów, bez szacunku dla obywateli myśli, że stoi ponad prawem. Otóż nie stoi, powiedział politykko. Zapowiedział, że w świetle zeznań kierownictwo Komisji Śledczej zamierza złożyć zawiadomienie na Jarosława Kaczyńskiego za sprawczość kierowniczą. Ponadto przedstawiciele komisji zapowiedzieli zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa także przez osoby sprawujące najważniejsze funkcje w 2020 roku. B. Premiera Mateusza Morawieckiego. B. Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. B. Szefa MAP Jacka Sasina. B. Szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, a także było kierownictwo Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, PWPW. O złożeniu zawiadomień do prokuratury komisja zadecyduje w głosowaniu, które, jak zapowiedział Joński, odbędzie się w najbliższych dniach.